i tolerują to, co im się podoba, ale jeżeli ty już masz inne poglądy, nie kupisz, nie ma opcji. I to jest tolerancja, tak? A potem pójdzie ci taka na marsz teraz, tak jak jesteśmy, czy na jakąś taką imprezę i ona będzie krzyczeć tolerancja dla wszystkich, kochajmy wszystkich. Tak. No dobrze, kochana, załóżmy, że ja mam inne poglądy, kochasz mnie? Nie. Lepiej nie, chyba nie będzie, dobra. Łączę się z Putką i z Video. Z Korem się łączę, z Putką. To są nazwy naszych sieci, więc... Ej, fajki, że gdzieś... No, mam, dobra. Muszę ostatni, przed nażywiem. Żygota. Uwaga, to PLP! Uwaga, to PLP! Demonstranty, wychadzają się panowie z PTPR. Witam was wszystkich, moi kochani, bardzo serdecznie. Tutaj pyta.pl. Wiatr właśnie zerwał się oraz deszcz zaczął lać. To możliwe, że to boska interwencja, ale wcale nie jesteśmy tego pewni. Jesteśmy na tak zwanej patelni w centrum, przy metrze centrum, gdzie ma odbywać się impreza feministyczna z okazji dzisiejszego Dnia Kobiet. 8 marca Dzień Kobiet, wiadomo, 10 marca Dzień Chłopaka, 9 Dzień Transa, tak? Chyba. Zamiast marszu dzisiaj, dyskoteka tutaj w tym miejscu właśnie ma się zaczynać. Zaczął się deszcz. Ma być co? Dyskoteka będzie na rondzie Dmowskiego, które ma się stać rondem prawa kobiet. Aha, no dobra, no to idziemy tam, ale zahaczymy o namiot Aborcja to Morderstwo. Koleżanka z płodem na koszulce, koleżanka reprezentuje organizację, tą właśnie, która samochody robi z tymi zdjęciami. Tak, jestem wolontariuszką Fundacji Pro Prawo do Życia. Czy często napadają na was właśnie takie szalone feministki z nożami? Czy ty miałaś osobiście taką sytuację, że właśnie na ciebie bluzgali, że ciebie jakoś tam nie popychali, szarpali, że czułaś się zagrożona? Znaczy, praktycznie na każdej pikiecie są jakieś wyzwiska przemocy fizycznej. Na szczęście zbyt często nie ma. Ale zbyt często, ale doświadczyłaś? Kolega tutaj, jeden, drugi mieli nieprzyjemne przejścia. Jeden nawet wylądował w szpitalu. Został pobity przez zwolennika aborcji? Tak. Mam nadzieję, że wam tego wiatr nie wyrwie, bo to jest dość duża przestrzeń. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. No i zobaczcie, można rozmawiać z członkami organizacji, która bardzo drastyczne zdjęcia wyświetla, wywiesza i jakoś normalnie, kulturalnie, ale my idziemy się uważać z kiju, za to, bo są kwiatki. Jeszcze przy policji zniszczysz stragan kwiatowy, to w ogóle będzie. Idziemy na rondo Dmowskiego, który dzisiaj zmieni się w co? W dyskotekę przeciw... Pierwsi demonstranci, spotykamy pierwszy protestujących, zaczyna się dyskoteka wolności. Dzisiaj bez przemocy, prawda? Czyli nie bijemy się. Nie bijemy się, dokładnie. Bardzo dobrze, bardzo nam to odpowiada. O, super, tam już jest cała ekipka. Skiu, pokaż państwu. Powiem wam, że wiatr ewidentnie nie jest na rękę chyba ludziom mającym tak dużą flagę, w dodatku z tworzywa, wydaje się, sztucznego. Nie z materiału. Przepraszam, czy to jest ekologiczne, żeby robić flagę nie z materiału, tylko z jakiegoś takiego polimeru? Ten cały czas słyszany płacz dzieci jest emitowany z megafonów, nie jest on płaczem dzieci takim, że tak powiem, naturalnym. Skiu, pokaż jeszcze raz na tą flagę tęczową, wielką flagę, która została zrobiona z tworzywa sztucznego, a nie z materiału. Tak więc obala to pewien stereotyp, że członkowie organizacji LGBT równocześnie są członkami organizacji ekologicznych, ale słyszy się coraz więcej ostatnio też o czymś takim jak ekoprawica, więc może teraz się zamienią rolami i teraz może o zwierzęta będzie walczyła prawica, a lewica odwrotnie. Czyli na przykład... Siema, cześć. Żuwik. Pum. Jak się bawicie na tym disco? Podoba nam się pogoda. Gdyby to była, na przykład, gdyby był koncert zespołu, powiedzmy, Slayer, to by mi się nie podobało, ale że to jest parada LGBT, to jest super. To jest super pogoda, najbardziej odpowiednia. To jest. O, ten, siema, my ciągle wpadamy. Tak, jak tam w ogóle? Słuchaj, no to jest... naprawdę były klony? Masz jeszcze? Nie, to było i bupro. Chodzi mi o taką kwestię ekologiczną, to znaczy ta flaga tęczowa jest zrobiona z jakiegoś tworzywa sztucznego, takiej gumy. I moim zdaniem to jest skrajnie nieekologiczne, bo organizacje, czy proekologiczne, Wiesz, celu święca środki, co nie?
No niekoniecznie, no jak to celu święta środy, znaczy, czyli co? Myślę na taką skalę, w sensie myślę, że większą szkodę robi kapitalizm niż taki, taka flaga po prostu na rzecz środowiska, co nie? Czyli taka zasada mniejszego zła. No, to tak, jakby w sensie, no nie możemy zrezygnować ze wszystkiego, wiesz. No, ale są takie wartości chyba, których nie można łamać nawet w imię wyższej racji, na przykład, nie wiem, pozbawiać życia kogoś, no nie? No, jak dla kogo tak? Nadal mamy kopalnie węgla i elektrownie węglowe zamiast innych. Myślę, że to jest o wiele większe zło. No z górnikami, wydobywcami takimi swobodnymi. Przecież mówi powiedzenie śląskie stare, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w bieda szybie. Co z nimi? Znaczy myślę, że jakby no, ważne jest chyba, żeby nie było węgla w naszych elektrowniach, ale górników można jakby przeszkolić na inne jakby to nie było węgla w elektrowniach, tak? No w sensie no, zamienić źródło prądu z węgla na przykład atomową, albo świetną, albo wiatrową. Pan mnie teraz sprowokował. Jest pan białym, heteroseksualnym, no, niestety, nadętym mężczyzną. No jestem, niestety. Nie wiem, jak tak można żyć. O, tutaj ludzie realizujący w praktyce założenia chyba tej imprezy, ponieważ tańczący taniec disco i chyba właśnie o to chodzi, żeby tańczyć disco ponad wszystko, jak mawiają. Albo szumią jodły na górszczycie, kocham disco ponad życie, jak mawiał świętej pamięci poeta z komicznego odcinka cyklicznego w piosence Ero Disco. No nie wiem, czy pamiętacie, bo jak ktoś nie zna, to posłuchać. Nuta cały czas dyskotekowa, retro dyskotekowa powiedziałbym. Uber Eats idzie z... pytamy się go, skąd pochodzi, co przynosi, co wnosi do naszej kultury. O, przepraszam bardzo. Szybkie słówko dla Piety.pl, tylko... przepraszam, panie kolego. From where are you from? It's like short question. Yeah, skąd jesteś? I'm from India. Indianin? Yeah. Nie, to nie Indianin. Hindus? No, Christian. Chrześcijanin? Yeah. Oh, so you came to Poland because you're Christian? Not like that. Jesus says, come on, man. I came for my studies, and Europe is very good for the studies and all, no. Czyli to wszystko dzięki Jezusowi. Dziękujemy Ci, Jezus, za Uber Eats. Dzięki. Thank you. Tłumaczyć moim dzieciom, że jak coś jest dobre, to wymyślił to Jezus, jak coś jest złe, to Stalin. I one to łykają legalnie. Uwielbiam wkręcać pięciolatki. To są zaczątki ludzkiej stologii. A, no tak. Złe, złego porządki. Przypominamy, że jak tańczyć YMCA. Jak jest refren, to jest Y, M, C, A. I to trzeba tak robić, żeby nie być lame w podziemiu LGBT. Proszę Państwa, wtopiliśmy się w tłum, w ten kamuflaż LGBT-owski. Udało nam się niepostrzeżenie znaleźć się w całym środku ludzkiej stonogi, która niczym na weselu kaczuszki tańczy na placu Dmowskiego, który ma zmienić nazwę na jaką nazwę ma... nic nie widzę. Program o książkach na TVN24 jest całą pałkę. Co to znaczy całą pałkę? Długo dupy. Jak jeździ mi w oczy. Jak do góry trochę musi świecić. A, okej, okay, siema. Cześć. Tylko miłość, czyli rozumiem, że nie ma co liczyć na jakiekolwiek akty przemocy, agresji. Dzisiaj nawet wszyscy, nawet ludzie ideologicznie jakoś nie zgadzający się, powinni się kochać. Proszę pana, oczywiście. Ja jestem wielkim kiwnikiem stosowania przemocy. Czy takim wielkim, no. W formie do załatwienia czegokolwiek, tak? Ale na przykład już aborcji nie uznajesz za przemoc. Oczywiście, że nie. Proszę pana, przyjrzałem, co jest przemocą. Przemocą jest to, co dzieje się ze zgwałconymi 11-latkami w Salwadorze. Dziewczyny, których jest tutaj prawie, że 1/4, bawią się, tańczą. A co wy sądzicie o robieniu flag LGBT z tworzyw sztucznych? Chyba są za młode, więc... Dobra, chodź pod scenę, zrobimy jakiś pogo czy coś. Pokaż panie, są takie dość, no... entuzjastyczne, jak na kobiecy, tak powiedziałbym, no nie chcę obrazić kogo, ale tak po 40, powiedzmy dyplomatycznie, to są dość pełne wigoru. Pani nie mówi, tylko robi zdjęć. Ustawić ładnie? Pani uważa, pani uderzyła te... Dobrze. Co? Co? Pierdalaj.
coś do mnie jakoś parchnąłeś czy coś takiego, nie wiem co miało znaczyć. Co? Nie, ja nie będę nigdzie iść, to jest impreza, to jest dyskoteka przeciwko przemocy. Zobacz, gdzie jeszcze nie ma. Nie mam mnie nigdzie indziej. To jest dyskoteka przeciw przemocy i taka powinna pozostać. Słuchaj, przemyśl na mnie jakoś tak, w ogóle wydaje się taki odgłos, jakby chciał na mnie napluć. Ej, i w ogóle impreza przeciw przemocy, daj mi spokój. Zdrowaj się popisywać, wracaj do siebie do TVP, frajerze. Ej, czy ja cię obrażam personalnie? Nie słyszę, co do mnie mówisz. Ja cię obrażam ad personam. Z którego przyszedłeś, kurwa. Ej, ale z łapami nie, bo będę musiał wtedy się bronić, wiesz, będzie mi wroczy. Wracaj do siebie do TVP. Mówię, że z łapami do mnie nie. Zajmij się sobą i zostaw mnie spokojnie. Ej, słuchajcie, fajnie jest, co? Państwa, zostałem zastawiony. Jest! Brawo! I zostawia puste puszki po piwie. Puste puszki? Bawimy się dalej! Bo to jest disco. To się nazywa pomówienie. Nienawiści! Jeszcze raz? Czekam jeszcze, dlaczego do narodowców nie jesteś taki odważny, frajerze? To jesteś, kurde, zajebiście odważny. Musieliby mnie najpierw, jakoś, nie wiem, atakować i coś, żebym mógł w ogóle sprawdzić, czy jestem odważny. Nie słyszałem, ale i tak pierdolę z głupot. A, w ten sposób. Dzień dobry. To poprosiła pana o opuszczenie tego... A kim pani jest? Jestem organizatorem. Proszę pokazać plakietkę. Dobrze, plakietka jest i teraz tak, zgodnie z artykułem 19 punkt 5, ale tylko wtedy, kiedy ja mogę w jakiś sposób utrudniam przebieg zgromadzenia, bo to jest artykuł 19 prawa o zgromadzeniach, prawda? Punkt 5. Dokładnie. To strasznie świeci. Proszę pana, ja się przedstawię na początek, sierżant Bechman, oddział policji. Mikołaj Janusz, PTPR. Pani organizatorka dokładnie. Poprosiła nas, nie życzy sobie, żeby pan akurat przybywał. Dokładnie. Czyli jeżeli 11 listopada, teoretycznie... Proszę, teraz jest 8 marca, proszę pana. No, ale dobrze, ja się nie kłócę z panami, tylko prowadzę jakąś na polemikę. Jeżeli 11 listopada ja na przykład pójdę do panów, bo ja wcześniej się zapiszę do organizatora i powiem, proszę wykluczyć tego pana z wyborczej, to panowie go wykluczą. Jeżeli pan jest organizatorem... Ja nie wiem, jak było w listopadzie, teraz mamy taką sytuację, jaką mamy, poproszę od pana dokument. Nikt nie ma dokumentów, bo nikt nie jest pierdolnięty. Dokładnie, w związku z tym, że wobec pana mamy interwencję, poprosimy... No tak, to zawsze są interwencje w stosunku do mnie, no. To jest pan Czajka, pokaż pana Czajka, który zawsze za nami chodzi, nas nagrywa tamten ten. Pan Przyczajka. Wydaje mi się, że chyba lepiej wyłączyć streama, ponieważ przez streamowanie takiej muzyki zaraz może nam kanał spaść, a to chyba nie byłoby zbyt dobre. Zaraz ci oddam, Skiu. Chciałem powiedzieć ci, Skiu, że jak jest taka muzyka, to żeby nie zdjęli, to nie możesz podchodzić blisko mikrofonu, tylko musisz wchodzić jakby mówić z muzyką, to wtedy widmo dźwięku będzie inne, więc ja proponuję tłumaczyć tę piosenkę na polski, czyli czym jest miłość, kochanie, nie rań mnie nigdy więcej, czym jest miłość. A teraz proszę, o, pokaż pana, dzień dobry, kłaniam się. A nie jest pan Hadacz, a pana zawsze mylę z panem Hadaczem. To jest ten pan z Obywateli RP. Popieram walkę o prawa kobiet, no i tyle. No. Rozumiem. Dobrze. Panie Mikołaju, z naszej strony jest wszystko w porządku w systemach. Tak jest. Wobec tego będziemy kończyć tą naszą interwencję, nasze spotkanie. Ale musimy pouczyć oczywiście. Jasne. O tym, że no, względu na to, że już organizator prosił, żeby pan już tam nie wchodził. No, ja ale rozumiem, wiem, że pan się zajmuje, to wszystko rozumiem. Nie utrudniajmy sobie po prostu. Nie jestem, że to zagrożenie dla nikogo. Nie, i tak już kończę, bo czas. Po rozumiem. Tak, tak, się, tak, może tak, proszę tak, się, że... Trzymajcie się, no hejka, chodź do metra. Tak, my lecimy dobrze. Do metra, tak, wyspadamy. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że lubię pierdolić kobiety i wcale nie... To? Nie, ale tak powiedzieliśmy, tak, więc jakby taki standardowa wisienka torcieckiu nie przeklina. Dlaczego? No bo, no nie wiem, też w sumie reprezentuj. Pokażmy, że mamy wyższy poziom niż oni, nie przeklinajmy. Wprowadźmy taki zwyczaj, że nie przeklinamy za bardzo. Ale ktoś dzisiaj przeklinał? Poza... Powiedziałeś, że chcesz pierdolić kobiety. Nie, bo źle powiedziałem. A no właśnie. Chciałem powiedzieć, że lubię pierdolić głupoty. A, głupoty. Wcale nie chodzi o kobiety. To się przejęzyczyłeś, rozumiem. To przepraszamy w takim razie za przejęzyczenie z Q i widzimy się w kurtce. Albo w płaszczu. Uwaga, uwaga, TVP! Uwaga, uwaga, TVP!